Sponsorem dzisiejszego odcinka jest przeglądarka ubezpieczeniowa Mubi. Jeśli ktoś zakupi nowy samochodzik bądź używany, wchodzi sobie motocykl czy tam coś, wchodzi sobie pyk, pyk, pyk. Link tutaj jest w przeglądareczkę. Szacuneczek wyskakuje, wpisujemy rocznik, wypełniamy każdą tabelkę, wyskakuje szacuneczek. Pozostałe środki możemy wydać na co chcemy, na odżyweczki, na jakieś lody, na napoje, na nie wiem, na wyjście. Bilet na mecz taki, kurwa. Na bilet generalnie na mecz. Dodam jeszcze ja od siebie, że generalnie Mubi to jest sprawdzone, tam w komentarzach piszecie, że się nie opłaca, nie to, nie tamto. To jest tak naprawdę nieprawda, bo to Mubi faktycznie się opłaca i Mubi ubezpieczyć dobrze lubi. No ja jak zwykle jeszcze dodam, dziękuję Mubi, ale tak jest, taka jest prawda. I tutaj link macie od strony ekipy, pierwszy link w opisie do Mubi. Także zapraszamy do Mubi i zapraszamy do oglądania odcinka. Dzień dobry, siemano, dzisiaj robimy trening. Co możemy robić innego, se? Robimy trening, dzisiaj będą wyciski na klatę, ja jestem po zapasach i kontuzjowany, bo mam rozwolnienie, bo Chińczyka zjadłem chyba jakiegoś. Podróżnie masz? No, Chińczyka zjadłem, kurde, nieświeżego chyba i chciałbym Chińczyk wykończyć przed odcinkiem, ale mu się nie udało, jestem jednak. Jaki dzisiaj jest plan treningu? Ja robię wszystko. Obwodówkę, że tak powiem. No bo ja już nie ćwiczę, ja wam powiem szczerze, ja już nie ćwiczę, nie chcę. Sezon kostkowy się rozpoczął, tak? Sezon kostkowy się rozpoczął, no to już się niestety nie tak nie poćwiczę, ale powoli sobie coś tam robię, żebym na wrzesień nie był kapciem. Nie patrzcie, bo misia ogląda wszystko. Ja nie patrzę się. Widziałem, to nie żart. Misia. Zawsze mnie wkręcacie. A wiesz, że są takie kanały z shotami, że wycinają na przykład 20 sekund materiału i wrzucą takie coś i tak. No to nie chcę wytnąć. Misia sobie na YouTube będzie przeglądać. O kurde. Ale człowieku, słuchaj, dla mnie misia jest najładniejsza na świecie i ja nie muszę się patrzeć na inne baby, nie? Ale jak chcę się patrzeć na inne baby, to bym mógł otwieram internet, Instagramy, TikToki i dlatego. Ja nie muszę się patrzeć tutaj, wiesz. Wybrnął sytuację. No to taka, ale taka prawda jest, wiesz, bo mnie zawsze wkręcają. Zawsze mnie wkręcają w jakieś haniebne historie. O, w żadnym wypadku. Ja po prostu chciałem być uczciwy, tak? Słuchaj, Konrad, ja powiem ci uczciwy, to powiem ci ja jestem, bo ja odkąd jestem z misią, nie tłukłem żadnej dupy. O, no ja też tak mówię. Ale taka prawda jest. Nic nie tłukłem. Ale taka prawda jest. Ale to jest takie wezwanie, że nie tłukłeś, byś chciał tłuc? Czy... Nie, no nie miałem żadnej dupy na patyku, odkąd jestem z misią. No to taka prawda jest. No. I tyle. Jak masz babę, co sprząta, bierze, gotuje i dobrze skacze na patyku, to jak masz wszystko w domu, to cię nie ciągnie gdzieś. Ja mam wszystko to samo, tylko jeszcze w pakiecie darcie ryja. Bo to ja darcie ryja to też ja mam. Darcie ryja też mam w pakiecie. Ja mam codzienne darcie ryja w pakiecie. Nie stój tu, nie wchodź mi, nie bruć. Weź to stąd, zawiesz tam. Bo misia bardzo czysta jest. Misia jak sprząta, to jest koniec. Nie, też jest, kurwa, sterylnie jak w laboratorium. Ja trochę sobie zrobię łapy se, zrobię se. A ty? A, wykładę robicie, będziecie wyciskać. No dobra, to ja robię wszystkiego po drogu. Patrzę, ta kula i wypadła i karmadłem. Tak. Ciepło jest, lato, dużo ludzi trenuje, widzę, nie? Już też trzeba trenować. Po 40 to już jest, wiesz, coś trzeba robić. Ja zrobię jedyneczkę jakąś taką mało ciężką. Gdyż jestem po treningu zapasów z Mariuszem Pudzianowskim. Wymęczył mnie dzisiaj strasznie, więc tą klatę troszeczkę lżej się będę robił, ale na jedynce sobie coś zrobię. Się doktor rozgrzewa, no, jak łapa. Ile ważysz? Co? Ile teraz ważysz? 129. 130. Jaki rekordzik? Nie, tak sobie uciskam, zobaczymy. Pyknij 2-2. Pykniesz 2-2? 2-2 to spokojnie. 2-4? Co? 2-2 to spokojnie. 2-4? Nie wiem. Może i by poszło. Zobaczymy, stara. To spróbuj pierwsze. Jak ćwiarę jakby ziemną, to powiem ci, kurwa. Nie, ćwiary to teraz nie. Ja muszę powyciskać trochę. Dawaj, co tu rzucamy? Wiadomo. Co? Wiadomo, tak z 2-3 go obstawiam. 2-3 go obstawiam. Trzeba doktora namówić, żeby ten pierdolą jakiś rzekot. Lewron poszedł te dupy obczajać. Wycofuję, łapę pompuję na wyciągu. Stuwa. Ile? Stuwa. Doktor macha, forma jest. Doktor jest podjedzony troszeczkę. Doktor jest podjedzony. 130 kilo i... Żyły. Stuwa jest podejrzana, bo stuwa za lekko chodzi. Tak się pewnie poczuł. A coś tak tam jest. Humor dobry jest. Humor dobry jest. Żarty idą, kwasy. Która żona przemawia. Każdy słaby. Każdy chujowy. Ja przez 2 miesiące na siłowni byłem 6 razy.
Bez rozgrzewki to ciężkie wszystko jest. 108, 50, zobaczmy. Na 100%. O, 2-3 pękać musi. 6, tak lekko. 7, lekko idzie. Ja to raz już. Kurwa. To już to za lekkie. To jest za lekkie, to jest za lekkie. Dla doktora. Coś do tego jest bardzo podejrzane. Dlaczego? 1-4 dopiero. Ale zapewnię. Co? Zapewnię. Ja raz. Lekko. Każdy ma siłę, staj tam. Czekaj, posuniemy. Dobra. Pomóc ci? O, hop. 3, 4. Dobra. Ciutko. Kolejne, ciężkie. Ciężkie, ciężkie. Dla Kevina Lebrona. Kevin Lebron jest hit. Może ty podejdziesz po 200 dzisiaj? Tak, chyba wieczorem. Co ty? No, słuchaj, dla mnie 200 to ja bym musiał być w takim gazie, że ja bym musiał, wiesz, ze 3 miesiące, 4 ćwiczyć sumiennie, wiesz, duże ciężary zakładać, a powiem ci szczerze, że mi się nie chce dużych ciężarów zakładać na płaskie, bo zawsze co robiłem, to muszę się zapytać doktora. No, 167 razy 8 wyciskałem w seriach, tam kładłem, pałacowałem, a później do domu tak. A jak to było tym 140, 20 razy? Co? Przy barze, jak chwaliłeś. Normalnie. Nie 20, ale to już dokładasz. Ja słyszałem... Jakie 19? 15. No. A brałem wtedy 9. 7. 7? No, zobacz, jak pamięta, ty 15 lat temu, nie? No. Woda. To już przy barze. Pięknie. Ty chyba coś ćwiczysz. Ja? 140, 15 razy, a ja z tyłu stoję, też 50 piję i mówię, ile? Tak, człowieku, stoi. Ja mówię, ile? 7, ale dałbym radę. Słuchaj, był pierwszy raz na bombie, czy drugi, no nie? Słyszysz, tam miał 47 w ręku, ręka urosła na 50, młody Janek idzie po swobodzie. Nieprawda, bo Janek opowiadał. Ten stoi na pizzerii, woła Janka, nie? Janek idzie do niego z 50 metrów. Zoba. To nie było. Dobra. Bo nie mam gwiazdek, kurczę. Nie mogę ciężaru utrzymać. Chcesz od garstki? Nie, no to tu mnie boli, coś tak jakby kość w środku, po tej piłce, tak, piłkę jakoś zbiłem, czego i mnie, jak graliśmy wtedy w piłkę, tak mnie zbiło ten i mnie... Kontuzja. Tak pobolewa. Kevin Lebron is here. Jest potencjał na 200 dzisiaj. Nie czuję się. Zobaczmy, jak będzie szło, a będzie coś tam zaskoczymy. 1-8. Gotowy? Poczekaj chwilę, Henryk. Co? Czy dosunę? Dobra. Już? 3-4, hop. Lekko dalej. Panie. Parę. Lekko. 200-210 to jest na pewno. Nie, więc. 2-4? Nie, 2-4 mogę chyba nie, ale 2-2 myślę, że spokojnie. No to cyknij. Cyknij 2-2. 2-2 to jest dużo. Ja najpierw muszę się... Słuchaj, ja bardzo długo nie byłem na takich ciężarach, jak się wolę poprzyzwyczajać. No. Możemy 200 zrobić. O, 200 podniesiesz? Ja musiał raz. No, chłopiesz kiedy? 3-4. Hop. O, nieźle. Po treningu? No, nieźle. Nieźle, ale ta siów dobie jest, czy nie? Ty też? Tak jest. Działaj gdzieś, nie? Ja nie, nie wezmę. Nie wezmę. No, spróbuj. Podaj. Nie wezmę chyba, kurwa. Tu jest 1-8, tak? No, ciężko. Myślę, że to jest palcem w dupie dla ciebie. No tak, ale w 2 miesiące byłem, kurwa, że 5 razy na siłowni. I w sobotę spożywałeś? No i w sobotę spożywałem. Uważaj, jakby mnie zgniotło, no to... Jak cię zgniecie, to krzyczą, że nie zgniecie. 3-4. Jest chyba ciężko, nie? Nie.
Nie czuję się. Wał. Nie będę pajacował, bo nie wezmę. No, się nie czuję, to nie będę pajacował. A tu nie ma czym chwalić, no 200. No. Ja się bez treningu. Znaczy wiesz, no bez treningu. Nie ćwicz siłą. Ćwicz siłą. Nie, to już dawno. Poczekaj, się ułożę. Nie ma to. Już? 3, 4, 3. Po co? Dawaj, lekkie. Ojej, jeszcze raz, dawaj. No mówię, że siły jest. Na 2 jest. Więc? Ja wiesz, ja muszę najpierw się przyzwyczaić do tych ciężarów, nie? Nie ma tak, że wiesz, ja już bez takich treningów już ciągi poszedłem robić, no. Ja też. Widziałem do masażysty iść. U mnie by byłby zgniot. Na sucho, na luzaku. Na sucho? Na sucho to... Daj mi, tą 20. Oczywiście, że na sucho. Słuchaj, to słuchali, moja babcia jedzie. Tam jest reaktor, a to mu wyszedł. Na sucho 40 razy na koniec i... Ja bym coś tego, to na budziku na wadze by było 150. No tak. Że jakby coś tego, to na wadze by było 150. No. Ale już nie gadaj, to już nie wiesz, nie te. Delikatnie jak się coś tam skupniesz, to wie. Ale to nie ma delikatnie. Nie ma delikatnie, albo się skubię, albo się nie skubię, no co to za sens delikatny? Pinokio jak kłamał, to wiesz, noc mi się robił. To dajmy brać kratynę delikatnie. Kratynę albo bierzesz, albo nie bierzesz, no. Bierzesz i tak. Kłamiesz, kurwa, docent. Nie, i tak siła jest dobra, no nie, bo 200. Ja myślę, że 2-3 tam jest. 2-4 może było ciężko, ale jak widziałem, jak 200 wziął w takim stylu, to 2-3 na pewno. 2-4, ja ci mówię. Może i 2-4. No, dla mnie to niech weź wyciśnie nawet przy 400, kurwa. To chwała mu za to, kurwa. Nawet 41. Na zawodach w wieku 23 lat mam dyplomy z Łodzi. Przy wadze 123 kg 265. No mam dyplom. Załębka, no. Mam dyplom. W wieku 23 lat. Nie no, klatę no to miał przepotężną. Mam dyplomy. No. Dla ciebie jak dla mnie 150. Klatę to miał przepotężną. 2,9 ja widziałem, jak wyciskał, to wyciskał no to lekko. Ale w rankingu naturalnych wyciskasz, jesteś pierwszy. Czy byłeś pierwszy ty? To jest odwieczny spór, nie wiadomo kiedy były zaczęte. Doping użyty był. No to dobre jest. No w tym temacie, wracając do tematu, to ci powiem szczerze i uczciwie, nie? No tego, co poruszaliśmy wcześniej. Temat dopingu? To ty byś wziął. Nawet naturalnie, jakbyś wziął, byś 200, albo ponad 200 byś wziął. Tylko, że jak naturalnie byś wziął, na pewno. Ale, że poszedłeś tam, gdzie poszedłeś, no i trzeba było tam coś kapnąć, no to trzeba było, ale... No to nie, no to wiesz, no słuchaj. Ale ty nie, ale akurat no, ty jesteś z tych ludzi, że twoje tam warunki fizyczne, genetyczne pozwoliłyby ci naturalnie wziąć na pewno 200 kg na płaskiej ławce, czy tam nawet 210 podejrzewam. Może 220, no to na pewno. Ciężko taki wynik osiągnąć, dostanę bez dopingu, to jest 220 kg. No bo są ludzie, wiadomo, co nie zrobią nigdy, no a jest jakiś tam minimalny odsetek ludzi, którzy zrobią takie ciężary bez niczego, tak? Predyspozycji. No. Ty na przykład te ciągi przy siebie sprawdzałeś kiedyś? Nie, pierwszy robiłem martwy ciąg kiedyś, to 178. Ale przysiad? Na kota. Ale przysiad 120 i kręglarz. Przysiad jest 60. To który byłem siłowym, jakby się zbyło, podaje się, to byłem 70. Przysiad jak uczyniłem kiedyś jeden przysiad, bo mnie namówił jeszcze, na Suwnicy, a byłem po nogach. Pierwszy raz w życiu nogi robiłem. I robiłem nogi sumienne, a on mówi tak. 80 kilo mówi na tej suwnicy nie wyciśniesz, no nie? A ja człowieku tak. Ja na nogach tak stałem, nie wiem. Nogi jak zwaty, no nie? W ogóle, a on mówi, co? Ja nie wezmę, wiesz, ja tam wzięty jestem, to mówię, wezmę. No nie? Na tą suwnicę odpiąłem te zaczepy i było tak. Dupą dotknąłem ziemi i chuj, kręglarz. I naprawianie, nastawianie. Lepszy był zawodnik, do którego dzisiaj na 50 jedziemy. No. O. Krzysiuniu, dobrze robię? Dobrze, Marusiu. Jeszcze zrób to i to. A ja mówię, nie rób, chłopie, mówię tych nóg, a ten mu cały nóg... Marek. Cały Marek, no Marek, a Marek, cały nóg... A Marek mówi tak, ale Krzysiu nie mówi, że dobrze będzie.
Będzie bardzo dobrze. A ja mówię, będzie dobrze, mówię, zobaczysz jutro. Człowieku, trzech kolegów po schodach sprowadzało. Trening zakończył w poniedziałek, w czwartek wyszedł z domu. Kiedyś nogi też tak zrobił, ze szkoły nie mógł wejść. Nie mógł wyjść. Marek nie mógł zejść po schodach. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Jak zwykle was pozdrawiam, życzę wam dużo zdrowia. Jak najmniej zmartwień na głowie, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, zarobieni. I wszystkiego, co najlepsze, życzy wam Abus, czyli tak naprawdę, czy nie, życzy wam Kevin Lewront, czyli tak naprawdę Abus. Dziękuję. Jest, dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję, komentarz. Nie, poproszę. Dziękuję i bicepsy se pompuję. Jak już skończę, dziękuję, bicepsy na pompuję, to pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję, komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Subskrypcja, komentarz. Ty, jeszcze 5 miesięcy i reaktywacja, masturbacja. Brawurowa jazda z cikłe, często i takie te. Thank you.